Witam serdecznie na kanale Iwitarot, osoby spod znaku raka, skorpiona i rybek. Cześć i mi się kłania. Słuchajcie, to czytanie jest na na tydzień tylko, od 4 do 10 kwietnia 2022 roku. Słuchajcie, jak ten czas leci, co? Już mamy kwiecień, wiosna. Chociaż za oknem, no, hula wiatr. Słuchajcie, jak widzicie, tutaj jest zupełnie inny rozkład. Mam nadzieję, że Wam się spodoba na ten tydzień. No, słuchajcie, tutaj energia tego tygodnia dla Was to kapłanka. Zobaczcie. To jest właśnie ta karta. W tej talii zupełnie inaczej wygląda. To jest kobieta, która jest rozmarzona, myśli o czymś, jest zadumana, nieobecna. Właśnie to jest ktoś, kto słucha siebie, słucha swojej intuicji. Niezależnie w jakiej sytuacji się znajdziesz, czy będziesz jechał samochodem, czy będziesz w trakcie kąpieli, czy będziesz medytować z fajną muzyką do medytacji, to właśnie będziesz słuchał swojego głosu, zobaczysz obrazy, zobaczysz swoje myśli. Intuicja będzie podpowiadała Ci, będzie kreowała rzeczywistość, o którą pytasz, odpowiedzi na różne pytania, więc to kapłanka właśnie mówi właśnie o takiej energii i taka energia, kochani, będzie Wam towarzyszyła przez cały nadchodzący tydzień. Dobrze, no tutaj sobie już ją odłożę. Potem wrócimy do tej karty, ponieważ będziemy jeszcze dopowiadać, o co konkretnie będzie chodziło u Was. No a co Cię może ucieszyć? Tutaj, słuchajcie, wyszła trójka buław. Trójka buław w tej pozycji. Ucieszy Cię to, że będziesz wreszcie jakoś wolny od złych jakby emocji, sytuacji z przeszłości. Jakoś dasz sobie spokój z planowaniem. Nie będziesz jakby zadręczać się tym, co było. Mało tego, jeżeli jesteś wolną osobą, jesteś na etapie poszukiwania drugiej połówki, to ta karta zachęca do korzystania z wolności oraz do próbowania nowych możliwości na tym polu, więc taki luzik poczujesz. Właściwie przestaniesz jakby się zadręczać, tak? To, co złe, powinno od Ciebie odejść. I właśnie poczujesz się wolny, czy wolna od właśnie tych różnych czarnych chmur, które ciągle czujesz nad głową. Tak bym to nazwała. A co Cię może zasmucić? No zasmuci Cię w tym tygodniu to, że być może jakieś sprawy nie pójdą do przodu. Coś stanie w miejscu. To jest siódemka denarów. Ona jest bardzo ciemna, ta karta. Więc dlatego już Wam tłumaczę. To jest właśnie ta... Możesz poczuć się taki... nie będziesz wiedzieć, co ze sobą począć, tak? Chcesz, żeby coś poszło do przodu, a tu będą no, takie okoliczności, że no nie da rady. Na coś może czekasz, tak? Czujesz się bezradny. Może nie będziesz mógł
jakoś zmienić sytuację, w jakiej się znajdujesz. Coś tam zasiałeś w przeszłości, czyli może czekasz na efekty swojej pracy. Efekt, jeżeli jesteś w szkole, może jakieś egzaminy, czekasz na ocenę. Więc w tym tygodniu możesz się nie doczekać. No po prostu musisz to przyjąć na klatę, że tak powiem. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji. Ponieważ widzę Ciebie tutaj zmartwionego czy zmartwioną, więc mówię, że tutaj nic Ci to nie da. Musisz zaufać losowi, górze. Musisz mieć wiarę w sobie, że to, co dokonałeś wcześniej i nie znasz rezultatu, że przyjdzie ten rezultat, tylko jeszcze nie w tym tygodniu. A przed czym my tutaj mamy ostrzeżenie, tutaj jest, słuchajcie, cesarzowa w tej karcie, to jest kobieta, zupełnie, zobaczcie, ona wygląda no, bardziej jak babcia zajmująca się wnukiem. Tak sobie to kojarzę, tą kartę, tą kobietę w tej karcie. Ona ostrzega, byś nie marnował swojej energii. Jakieś nieproduktywne działania. No zobacz, bo to nic Ci nie da. Zobacz. A jaka przyjdzie niespodzianka do Ciebie? No tutaj widzę rycerza mieczy. Tutaj może się coś nagłego wydarzyć, coś nieoczekiwanego, jakiś nagły początek sprawy, nie wiem jakiej, może sam nawet tego dzisiaj nie wiesz. Po prostu to jest nagłe zdarzenie, triumf nad przeciwnościami losu, spełnienie planów. Więc zobacz, jak cierpliwość może się okazać zbawienna. Tutaj widzę nawiązywanie kontaktów, jakieś podróże, przeprowadzki. I to może być właśnie dla Ciebie niespodzianką. Możesz coś odpuścić w jakimś momencie. Ale przyjdzie ta chwila, kiedy ktoś przyjdzie z jakąś propozycją. Dobra, dopowiemy sobie, o co tutaj konkretnie chodzi u Ciebie. I teraz zobaczymy, co z tą energią. Damy ją sobie jeszcze raz na środek. Kapłanka, kapłanka, energia kapłanki. Więc tutaj była intuicja. Kierowanie się nią, tak? Przez cały tydzień, więc tak na spokojnie. Dobra. I co mi tu, co tu wyszło? No proszę. Mamy rycerza denarów. No powiedziałabym, że tutaj na spokojnie będziesz dążyć do jakiegoś celu. Tu widzę praktyczne jakby podejście do jakiejś sytuacji. To jest jakby zaufanie tej intuicji, którą masz w sobie. Pomalutku będziesz dochodziła do jakiegoś wniosku. Nie będziesz się jakby spieszyć z decyzjami, tak? No tak mi się wydaje i tutaj właśnie taką energię będziesz miał, czy będziesz miała w tym tygodniu. Bardzo pomalutku, bardzo na spokojnie. Dobra, co Cię tutaj ucieszy w tym tygodniu? O co tutaj chodzi? Dziesiątka tych kielichów. Dziesiątka kielichów. No kochani, słuchajcie, ja mam tu wrażenie, że chodzi o... Jeżeli no, u jednych to będzie rodzina, u innych to będą przyjaciele, więc to poszukiwanie jakby drugiej połówki, tak? Może znajdziesz wśród przyjaciół, może w rodzinie przyjaciela. Słuchajcie, nie mam pojęcia. W każdym razie
wśród ludzi, których bardzo dobrze już znasz. I to może cię naprawdę ucieszyć. Może po prostu ktoś z was dobrze spędzać czas z rodziną. I wszystkie plany jakby... Tutaj oczekiwanie na rezultat. Nie wiem, o co pytałeś, czy pytałaś, ale tutaj właśnie widzę, że w tym oczekiwaniu będziesz fajnie spędzać czas. O cokolwiek nie pytasz, czy niezależnie, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, czy jesteś w związku, czy jesteś samotny, czy samotna. Naprawdę tutaj miło widzę, że spędzasz czas. Może ktoś z was szuka jakiejś drugiej połówki rzeczywiście. I możesz znaleźć taką osobę. Dobra, a co tutaj właśnie w tym oczekiwaniu? Zobaczymy, o co tutaj chodzi. Co cię zasmuci? Co cię zasmuci? Dwójka denarów. No, dwójka denarów, słuchajcie, tutaj jest w tej karcie, sam nie wiesz, w co ręce włożyć. Może czekasz na wiele rzeczy. Wiele projektów wcześniej ukończyłeś, a może jeszcze nie zdążyłeś, czy nie zdążyłaś i taka niepewna sytuacja. Zobaczymy, o co tutaj jeszcze konkretnie chodzi. Dobierzemy sobie kartę. No zobacz. I tutaj znowu kapłanka u ciebie wyszła. Więc myślę, że ta intuicja rzeczywiście będzie dobrze ci podpowiadać. Będziesz wiedziała, co robić w danej sytuacji. Myślę, że nie powinieneś się w ogóle smucić tą sytuacją. No, strach ma duże oczy, wielkie oczy. Także... Musisz być cierpliwy. Musisz poczekać. No, ten tydzień taki będzie. No, zupełnie nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Dobra, zobaczymy. Co tutaj przyjdzie do cesarzowej. Co tutaj konkretnie chodzi? O co ostrzega? No proszę, tutaj są twoje czarne myśli. Słuchaj, ostrzega przed tym, żeby się nie zagłębiać w tych właśnie w tych negatywach, w tych czarnych wizjach u siebie. Nie twórz więzienia ze swoich złych myśli, bo no dobrze to nie wróży, prawda? Nie widzisz, no możesz nie widzieć drogi ucieczki wręcz od tego. Jeżeli pytasz o związek, to widzę, że tutaj no nie jesteś jakby, nie jesteś pewna, nie jesteś pewna siebie, jakby... Nie potrafisz jakby wyrażać swoich uczuć. Czujesz się jakby w więzieniu. Myślisz, że druga strona cię nie docenia. Ty właśnie błądzisz w takich myślach, gdzie no nie jest dobrze tkwić, prawda? To jest strata czasu, naprawdę. No a jaka będzie niespodzianka u ciebie? Wyciągamy kartę i no proszę, królowa buław, zobacz, królowa buław, ja tutaj widzę parę, może znajdziesz swoją drugą połowę. Królowa buław to jest osoba, która wie, czego chce, jest pewna siebie, tak? Królowa buław, no to jest piękna kobieta, która dba o siebie i lubi być kokietowana. A tu widzimy rycerza, więc on tutaj zajmuje się kombinowaniem. Tutaj widzicie, tu są szachy. Tutaj on bardzo dużo myśli, rozmyśla nad krokiem, jak postępować z tą kobietą. Jak ją podejść. Co ją do niego zbliży. Może ona jest dla ciebie, dla niektórych z was niespodzianką, której się zupełnie nie spodziewasz, a dla kogoś innego to może znaczyć jedynie
energię, jakiej jesteś. Ty jesteś właśnie tym rycerzem mieczy, który po prostu wie, czego chce. Nagle jakiś przyjdzie ci coś do głowy, może jakaś, jakiś pomysł, albo ktoś przyjdzie z jakąś propozycją, może ta kobieta, albo będziesz miał taką siłę w sobie, że będziesz wiedział nagle, jak postępować, co robić w danej sytuacji. Ty będziesz chciał osiągnąć jakiś cel. Dla ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Pomalutku będziesz dążył do celu. Jeżeli w tym tygodniu ten cel nie będziesz mógł uzyskać, to przecież będziesz coś sobie w głowie układał, czy układała i dojdziesz do tego, czego pragniesz. Właśnie tutaj masz taką energię tego miesiąca, kapłankę. I pilnuj się, pilnuj swojej intuicji, naprawdę słuchaj tej intuicji, pomalutku, naprawdę będziesz wiedział, będziesz wiedziała, co w danej sytuacji zrobić. Ten tydzień widzę, że będzie bardzo spokojny, jakoś tak na siłę nie będziesz musiał, nie będziesz czegoś kombinować, jakoś na siłę. O. Będziesz snuł jakieś plany. Może będziesz chciał znaleźć pracę, czy chciała znaleźć pracę nową niż do tej pory. Może coś ci teraz nie pasuje. Być może tworzyłeś sobie coś, czy tworzyłaś w głowie jakieś czarne myśli, a one taka rzeczywistość jest zupełnie inna niż ta, którą sobie kreujesz. Naprawdę posłuchaj swojej intuicji. Baw się z przyjaciółmi. Może rzeczywiście osoby, które są samotne, znajdą tą drugą połówkę. A jeżeli nawet jesteś z kimś, z kim już, no już nie ma tego płomienia, być może po prostu dasz sobie spokój. Nie będziesz chciała tworzyć tej rzeczywistości, tych planów, marzeń na siłę, bo one mogą być zupełnie co innego jest przed tobą. Zobaczymy, jaka afirmacja na ten tydzień dla ciebie będzie w tym tygodniu. Co tutaj z kart do ciebie przyjdzie? Z tych kart opiekuńczych oczywiście. Ulga. Zobaczcie. Wypłacz się porządnie, smutek jest bramą do głębi twojej duszy. Coś może dojść, dotrzeć do ciebie. Coś, co nie chciałeś, nie chciałaś dopuścić do swojej głowy. I możesz poczuć się jednak wolny czy wolna od właśnie przeszłości. Nie wiem, co to może być. Każdy z was ma zupełnie inną historię od drugiego. Każdy ma swoje doświadczenia, więc będziesz wiedział, o co tutaj chodzi tak naprawdę dla ciebie. Ja kończę to czytanko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Życzę wam wszystkiego dobrego, spokoju i do następnego razu. Trzymajcie się, pa!